rzeczywiście wprowadzać trzeba te czynniki biologiczne, czyli nawozy organiczne, najlepiej nawozy organiczne kompostować. Bardzo łatwo, szybko można przyspieszyć ten rozkład świeżego obornika, na przykład za pomocą spryskania tymi mikroorganizmami probiotycznymi. Są te preparaty mikroorganizmowe teraz dostępne. I tutaj powiem Państwu na własnym przykładzie, wspominałam o chmielu. Można chronić rośliny za pomocą tych też probiotycznych mikroorganizmów. I jeśli jakieś szkodniki czy choroby są trudne do ograniczenia za pomocą samych probiotycznych organizmów, mikroorganizmów, to można wzmacniać ich działanie fermentowanymi ekstraktami roślinnymi. Zaraz powiem, jakie to rośliny można używać do tych fermentowanych ekstraktów roślinnych, przygotowania fermentowanych ekstraktów. I tutaj, jeśli chodzi o nawożenie jabłoni, bo na pewno Państwo w sadach jabłoniowych stosujecie jeszcze te nawozy syntetyczne, a można się naprawdę bez nich obejść. Przy plonie jabłek około 45 ton z hektara, jabłonie zużywają w ciągu roku około 110 kg azotu na hektar, czyli jest to niedużo, z czego tylko 39 kg traci się bezpowrotnie, natomiast reszta, to jest około 71 kg, wraca do gleby co roku. W porównaniu do roślin rolniczych, drzewa owocowe mają dość niskie wymagania pokarmowe w stosunku do azotu. Dla porównania pszenica zużywa około 180 kg, kapusta 280 kg, a marchew aż 285 kg azotu. Czyli jabłonie naprawdę mało i można sobie poradzić bez stosowania nawozów syntetycznych, żeby osiągnąć dobry plon. Czyli jak się zakłada plantację sadowniczą, to należy zastosować oczywiście obornik od 35 do 40 ton na hektar. Jeśli większych dawek się nie powinno stosować, bo wtedy przenikają te związki z obornika do wód gruntowych i tu należy brać pod uwagę ochronę środowiska. Czyli nie można stosować, nie może być w oborniku więcej azotu niż 170 kg w czystym składniku na hektar. Jeśli nie dysponuje gospodarstwo pełną dawką obornika, to można go zastosować w pasach o szerokości 1 do 2 metrów, czyli w planowanych rzędach nasadzeń roślin jagodowych. I ponieważ w gospodarstwach sadowniczych obornika zwykle brakuje, niezastąpione są wtedy nawozy zielone, które urozmaicają następstwo roślin w płodozmianie, poprawiają strukturę gleby, zagłuszają chwasty oraz ograniczają występowanie groźnych chorób i szkodników. Czyli można również przy mniejszej dawce obornika zastosować jakieś dobre rośliny, które będą tymi nawozami zielonymi i one jednocześnie właśnie niszczą chwasty. I proszę Państwa, no ta dbałość cały czas o żyzność gleby. Ja przed przyjazdem tutaj do Państwa obejrzałam sad pana Kartuza, który już bardzo długo jest sadownikiem ekologicznym, ma bardzo dobre efekty, dobre plony, dobre zyski i powinniście tutaj, uważam, wszyscy Państwo z niego brać przykład, jak uprawiać prawidłowo sad ekologiczny, jak prowadzić sad ekologiczny. I proszę Państwa, te drzewa wyglądają inaczej, one są takie ładniejsze. Widać, że to są prowadzone ekologicznie. Ja na przykład przez to, że już odróżniam te rośliny, nawet warzywa, bo za granicę jak jeżdżę, na przykład we Francji, w Belgii, w Niemczech są te sklepy ekologiczne, warzywnicze, z owocami i warzywami i obok są konwencjonalne, to te ekologiczne są piękniejsze, jest większa różnorodność, naprawdę oko cieszy, jak się patrzy na te produkty ekologiczne, a te
nawożone intensywnie, są takie duże, ale widać, że to są produkty takie sztucznie pędzone. Czyli najważniejszą rzeczą, żeby doprowadzić do takiej dobrej produkcji ekologicznej, to jest dbałość o żyzność gleby, czyli doprowadzenie do wysokiej zawartości materii organicznej, która później jest zamieniana na próchnicę. A żyzność gleby jest to naturalna zdolność gleby do zaspokajania potrzeb roślin. I proszę Państwa, wtedy, kiedy nie znano nawozów syntetycznych, to mówiono, że najważniejszym tym czynnikiem odżywiającym rośliny to jest próchnica. To jest i tak dalej powinno być. Tylko taki był naukowiec Liebig, który stworzył teorię mineralnego nawożenia roślin. I od tej jego teorii rozpoczęto właśnie produkcję tych nawozów mineralnych i stąd ten boom nastąpił na to nawożenie nawozami syntetycznymi. Ale okazuje się, że po tych wielu latach, kiedy stosowano nawozy syntetyczne, doprowadzono do takiej degradacji gleby, do takiego zniszczenia gleby, że teraz już wszyscy, to co mówiłam, łapią się za głowę i mówią, że to było najgorsze, najbardziej szkodliwe działanie dla gleby, które zniszczyło glebę, zniszczyło życie biologiczne w glebie. I musimy przywrócić tę żyzność gleby. Jeszcze tu nawiążę do badań, które prowadziłam przez ostatnie 2 lata na plantacji u rolnika ekologicznego. Może Państwo słyszeli o nim, Piotr Krajewski, który tu w Łódzkie ma gospodarstwo w Wilczkowicach Małych. 30 hektarów, już w tej chwili 40 hektarów warzyw i uprawia już od wielu lat metodami ekologicznymi. W ubiegłym roku przeszedł, znaczy już otrzymał certyfikat ekologiczny. I zupełnie inaczej mu się te warzywa sprzedają, ma dużo wyższą cenę i już mu zaczyna brakować warzyw. Tak mu schodzą te warzywa, jest tak zapotrzebowanie duże na warzywa ekologiczne. I on jak zaczynał, proszę Państwa, miał 1% próchnicy. A w tej chwili ma minimum 3,5%, na niektórych polach ma 6% próchnicy. I to jest ta ogromna zaleta tego gospodarowania ekologicznego. To samo jest u pana Kartuza. Przez to, że on co roku dostarcza do tego sadu jabłoniowego materii organicznej, to ma, mimo że to chyba 4. klasa gleby, a on ma piękne, takie pulchne pole, dzięki temu, że ma wysoką zawartość próchnicy. Utrzymanie trwałej żyzności polega na systematycznym zwiększaniu i odbudowywaniu zawartości substancji organicznej, czyli próchnicy w glebie. I proszę Państwa, kto z Was sobie określa próchnicę, zawartość próchnicy? Chyba nikt, a powinniście, bo Państwo dostarczacie tylko NPK, 3, czasami 4, bo wapń, magnez, składniki pokarmowe. A roślina, żeby dobrze funkcjonowała, potrzebuje ponad 50 minerałów, czyli również mikroelementów. Tak samo człowiek, żeby był zdrowy, musi mieć mikroelementy. I zaraz o tym będę mówiła. Czyli żyzność gleby kształtuje podstawowe fizyko-chemiczne i biologiczne jej właściwości, ma wpływ na strukturę gleby, jej trwałość, pojemność wodną i sorpcyjną oraz właściwości cieplne. Zmniejsza podatność gleby na erozję oraz wpływa na wielkość plonu. Czyli jeśli jest gleba o wysokiej żyzności, to co powiedziałam o tym chmielu, to co powiedziałam o panu Kartuzie i o tym warzywniku ekologicznym, oni nie muszą żadnych składników syntetycznych dostarczać, a mają świetne plony, bo potrafią takie środki, takie produkty dostarczać do tej gleby, które są dopuszczone do stosowania w rolnictwie ekologicznym, bo to są wszystko produkty naturalne i uzyskują świetne plony.
Czyli zrozumienie znaczenia materii organicznej w glebie dla zdrowia i jakości gleby jest ważnym elementem wspierania całościowego, prewencyjnego podejścia do gospodarki rolnej, czyli zapobiegania występowaniu problemów na poziomie chemicznym, biologicznym i fizycznym. I dopiero wtedy, kiedy jest gleba bardzo żyzna, wtedy wyzwala się duża ilość składników pokarmowych, w tym również przyswajalnego azotu. I proszę Państwa, ten azot to nie jest azot mobilny, to jest azot związany, który w tej glebie jest zatrzymywany, bo tam jest bogate życie biologiczne i ten azot jest związany w te związki organiczne i nie przechodzi do dalszych, głębszych warstw gleby, nie zanieczyszcza środowiska. Czyli na glebach odpowiednio pielęgnowanych, o dużej zawartości próchnicy, azot zawarty w glebie może całkowicie pokryć zapotrzebowanie roślin sadowniczych na ten składnik i nie trzeba wtedy nawozić nawozami syntetycznymi. Czyli podstawą dostarczania roślinom składników pokarmowych takich jak azot, fosfor i potas, a także wszystkie pierwiastki śladowe niezbędne dla uzyskiwania wysokiej jakości płodów jest łączne stosowanie nawozów zielonych, kompostów, naturalnych minerałów i wielu innych nawozów organicznych przy znacznie niższych kosztach niż nawozy sztuczne. To jest, proszę Państwa, cała zasada, że nie można puścić takiej plantacji, żeby uzyskiwać, bo wielu rolników ekologicznych podchodzi, są takie w Polsce, a bo to jest ekologia, to nic można nie robić, no, żeby dopłaty brać. Trzeba być, ogromną wiedzę posiadać, co ta roślina potrzebuje, co jej trzeba dostarczyć, żeby uzyskać rośliny zdrowe. U pana kartuza nie potrzeba w sadzie pana kartuza nie potrzeba stosować żadnych środków, które będą ograniczać choroby i szkodniki, bo on tak dokarmia te rośliny, tak dużo dostarcza mikroelementów, między innymi krzewu, że te liście są wysycone tymi mikroelementami i tam się nie ima parch, nie ma problemów z większością szkodników, dlatego że te rośliny są mocne, silne. I tutaj chciałam nawiązać właśnie do zdrowia, powiązanie żyzności gleby ze zdrowiem człowieka. Otóż naukowcy z Instytutu Doktora Rata w Kalifornii, w Stanach Zjednoczonych, którzy pracują nad wpływem naturalnych związków na zdrowie człowieka, stwierdzili, że główną przyczyną wielu chorób chronicznych, takich jak choroby serca, cukrzyca, rak, osteoporoza i inne, jest długotrwały niedobór mikroelementów i innych niezbędnych składników odżywczych. No zwracam tu uwagę, długotrwały niedobór mikroelementów i innych niezbędnych składników odżywczych. I tu proszę Państwa, macie przykład. To co powiedziałam, od ponad 60 lat mamy systematyczny spadek tych mikroelementów w glebie, bo następuje ten proces degradacji gleby i są takie badania, które wskazują, że z roku na rok ta gleba ubożeje w składniki pokarmowe, właśnie te mikroelementy. I tu przykład tylko 10 lat, między 1985 a 1996 w ziemniaku przez 10 lat zmniejszyła się o 70% zawartość wapnia, o 33% zawartość magnezu. Banan powinien być bardzo bogaty w kwas foliowy, witaminę B6, dwie cenne witaminy. I proszę zwrócić uwagę, w tym bananie prawie już nic nie ma. O 87% zmniejszyła się zawartość kwasu foliowego, o 93% witaminy B6. Czyli jemy owoce bez wartości. To samo można na pewno odnieść i do innych owoców, do jabłek też. Truskawka, zmniejszyła się zawartość wapnia o 14%, a witaminy C o 80%. I tu chcę Państwu nawiązać, no czym jest witamina C, że my powinniśmy się odżywiać tymi zdrowymi, bogatymi w te składniki prozdrowotne substancjami, dlatego że na przykład jeśli jemy bogate w witaminę C owoce i warzywa, to się zabezpieczamy przed na przykład wysoką zawartością cholesterolu.
I na pewno tutaj wśród Państwa są takie osoby, które mają przez lekarzy przepisywane leki z grupy statyn. One powodują obniżenie zawartości cholesterolu. Ten cholesterol jest człowiekowi potrzebny i też obniżona została specjalnie norma cholesterolu, żeby sprzedawało się więcej leków. A witamina C ma takie samo działanie jak statyny, czyli obniża zawartość cholesterolu, a nie ma żadnych skutków ubocznych. Te statyny są bardzo szkodliwe. Jak ktoś je bierze, to proszę Państwa, gwarantuję, że po jakimś czasie wystąpią te negatywne skutki tych leków. A witamina C jest wspaniałym lekiem obniżającym cholesterol i najlepiej, jeśli jest przyjmowana w naturalnych produktach, takich jak właśnie owoce, warzywa, kiszona kapusta, jabłka. Także produkty ekologiczne zawierają nawet o 100% więcej niektórych związków bioaktywnych. Witaminy C przyjmuje się, że jest więcej średnio o 30%, ale są takie owoce czy warzywa, które mogą mieć o 70-80% więcej witaminy C. Wszystko zależy od tego, jak mamy żyzną glebę. Czyli nadmierne stosowanie nawozów sztucznych degraduje glebę i zubaża ją wiele mikroelementów. I próchnica. Próchnica, proszę Państwa, no jest tym najlepszym źródłem składników pokarmowych. Ale żeby doprowadzić, tu jeszcze chcę zwrócić uwagę, żeby doprowadzić do tej wysokiej żyzności, wysokiej zawartości próchnicy, musimy też zadbać o to, żeby przywrócić bogate życie biologiczne. Bo jeśli stosuje się te nawozy sztuczne, to jak pamiętacie Państwo z tych wcześniejszych slajdów, że ubożeje to życie biologiczne, mniej tych pożytecznych mikroorganizmów jest, jeśli jest ich mało, to nawet jeśli będziemy stosować materię organiczną oborniej, to może pójść proces rozkładu obornika w niewłaściwym kierunku, czyli procesy gnicia nastąpią i dlatego trzeba się posiłkować tymi preparatami mikrobiologicznymi, żeby ten proces rozkładu materii organicznej poszedł we właściwym kierunku, czyli w kierunku tworzenia próchnicy. I tu, proszę Państwa, chciałam Wam zwrócić uwagę na ogromną zdolność próchnicy do zatrzymywania wody. Może zatrzymać trzykrotnie więcej wody w stosunku do własnej masy. I właściwość próchnicy do utrzymywania wody powoduje większą odporność gleby na erozję wieczną i wodną. Ścisły związek między poziomem materii organicznej i gleby, ilości wody, które mogą być przetrzymywane w strefie korzeniowej gleby, można przełożyć na konkretne wartości liczbowe. I tu proszę zwrócić uwagę, o ile więcej wody może zmagazynować gleba, kiedy się podwyższy jej zawartość próchnicy o 1%, czyli 160 tysięcy litrów wody więcej zgromadzi, zatrzyma gleba. I właśnie, proszę Państwa, wspomniałam o tym gospodarstwie warzywniczym, gdzie było 3,5% próchnicy na tym polu tego rolnika, tego warzywnika, i on u niego w 2015 roku, kiedy tutaj szczególnie w Łódzkiem była silna susza, ja byłam u niego na polu, kiedy po 3 miesiące nie było opadów i w ogóle nie odczuwały te rośliny skutków suszy, bo tylko taka nieduża warstewka z centymetr była sucha, a pod spodem wilgotna gleba. I rośliny nie ucierpiały skutków suszy dzięki temu, że miał wysoką zawartość próchnicy. Tak więc szczególnie w latach suszy uzyskuje się znacząco większe plony na glebach z dużą zawartością materii organicznej dzięki utrzymywaniu większych ilości wody. Czyli materia organiczna zarówno łagodzi skutki suszy, jak i powodzi. Bo jeśli nadmiar opadów, to też ta gleba wchłonie, prawda, ogromne ilości wody. I materia organiczna wiąże też dwutlenek węgla.
i wiąże azot. No to no same korzyści, czyli sekwestracja w glebie, dwutlenku węgla, no i efektywne wiązanie azotu, bo się zwiększa liczba bakterii, które niekoniecznie muszą być to bakterie symbiotyczne, takie, które tam się na korzeniach roślin motylkowych symbiotycznie żyją, tylko są bakterie, które wolny azot z powietrza wiążą i zapobiegają jego wymywaniu. Bo wiecie Państwo, jak się stosuje nawozy syntetyczne, ile jest straconego azotu? No prawie połowa ucieka do wód gruntowych, spływa do zbiorników wodnych, powoduje eutrofizację zbiorników wodnych.